znaczenia tak naprawdę. Zresztą zauważyłem, że ludzie jak ten, jak mają te słuchawki, to też się spinają dość mocno. Nie wiem dlaczego. Trochę tak. No, tak uważają, że to jest tak oficjalnie wtedy. Sugerują profesjonalizację. No. Tak. No, oglądają się filmu Życie na podsłuchu najpewniej. Zaskakującego. Albo reportaży z Trójki. No, swoją drogą. Właśnie, Trójka, tak. To jest też temat, który, jak to mawiałem, w mediach grzany był dość mocno, a teraz w najlepsze sobie znikł. No bo kilku wróciło i już udają, że wszystko w porządku. To musi być bardzo niezręcznie tam w tym momencie, prawda? Byłeś kiedyś w takiej sytuacji, gdzie musiałeś trzasnąć drzwiami z redakcji. A to już, już jest... Tak, ja zawsze tak jest. Robimy tak zwane sprzyczajki. To jest, okay. Wiesz, to jest gerylaska po prostu podcastowa, wiesz, Hunter S. Thompson, okay. Gonzo. Jeszcze parę razy byłem w takiej sytuacji, że podziękowałem i wyszedłem. Jasne. No bo byłem w kilku toksycznych redakcjach. A, no tak. To jest też dość dobra nazwa na ten, na opis ogólnie polskiego rynku medialnego. Tak. Wchodzę w toksyczną redakcję. Ale czy myślisz, że teraz to są bardziej takie jakieś czasy związane z tym, że czy to wynikało z politycznych rzeczy, czy raczej po prostu nie po linii? Teraz bardzo politycznych, oczywiście. Tak? Teraz chodziło o to, no, że teraz mamy tak durną władzę, która nie rozumie, że można ją krytykować. A, tak. Każdy, kto nie jest z nimi, jest już z założenia ich wrogiem politycznym. Zgadza się. A to nie zawsze o to chodzi przecież. Czasami krytyka jest po prostu merytoryczna, a czasami krytyka jest po prostu robieniem sobie jaj z władzy. Zawsze należy sobie robić jaja z władzy, a ta władza, mam wrażenie, nie ma poczucia humoru. Chyba tak. To, chociaż Jan Pietrzak. Ale Jan Pietrzak nie żartuje ze bieżącej władzy. On jest reprezentantem poczucia humoru oficjalnego, wyjątkowo bym powiedział. Jest, żartować można tylko z opozycji. Tak, tak. I te same żarty 6 lat. No, ale to już tym abstrahując od tego, chociaż to w sumie też jest interesujące, czy ty śledzisz anglosaskie programy, które się zajmują właśnie jakąś taką satyrą polityczną, bo to... Powiem ci, że znacznie bardziej śledzi je mój 16-letni syn. Aha, no, widzisz. On jest jakimś ultrasem po prostu amerykańskiej i polityki, i rozrywki, i wszystkiego, co jest po środku. I donosi mi czasami, co tam się dzieje, ja zaglądam. Ale chyba jednak znacznie bardziej interesuje mnie kuriozalność polskiego rynku. To słusznie. A jak myślisz, czy jest w ogóle miejsce w Polsce, żeby stworzyć coś takiego, podobne instytucje, jakimi są niektóre z tych programów w Stanach Zjednoczonych? Bardzo bym chciał. Problem jest kilkupoziomowy. Problem jest taki, czy w Polsce, w kraju o wiele mniejszym, jest wystarczająca grupa odbiorców, żeby takie programy się zapięły organizacyjnie, finansowo i nie tylko. Problem jest, czy mamy na tyle dystans do siebie, również jako tworzywo. Tak. Czyli czy pozwalamy tak z siebie żartować. Jeśli wciąż mamy odpowiedzialność karną za pewne rzeczy, za obrazy uczuć religijnych, no to gdzie to my jesteśmy w lesie, to my jesteśmy Arabia Saudyjska, a nie Europa. No. Ciekawe, zawsze mnie konstrukcja tego paragrafu interesowała, ponieważ wymagała w realiach prawa do udowodnienia uczuć, co jest, trzeba przyznać, dla bezdusznych prawników musi być taką ekwilibrystyką. Mnie zawsze ciekawiło to od drugiej strony, to znaczy jeśli kiedykolwiek bym się w to władował, to natychmiast założyłbym kontrpozew, że moje uczucia religijne zatwardziałego ateisty uraża wszelkie mówienie o tym, że Bóg istnieje. Tak. I czemu nikt nie szanuje moich uczuć religijnych? Zdecydowanie. No cóż, tutaj gdybyśmy byli w realiach ponownie amerykańskich, to by była okazja do, wiesz, pięknego procesu, tam Gregory Peck by cię grał i by tam przyprowadził małpę albo coś. Więc, bo tak by było w alternatywnej rzeczywistości, podczas gdy rzeczywiście żyjemy w innym kraju, a chociaż i
tak pod względem tej cezury prewencyjnej sądowej, to tutaj Ameryka do przodu jest, ale nie mówię tego bez powodu, bo wiem, że też ty też masz swoją historię związaną z tak, ja mam wieloletni proces na karku. Nie będziemy tutaj wymieniać dramatis personae, bo ja coś czuję, że ta osoba ma ustawiony Google Alert na swoje absolutnie nazwisko. Absolutnie, no, i nie tylko. No tak, na wiele innych, na kluczowe frazy, prawda? Tak, tak jest. Dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć więcej, to odsyłam na profil Kamila, gdzie i zapewne pewnie za jakiś czas będę chyba mógł, mam nadzieję, że po szczęśliwym końcu tej sprawy odesłać do wszystkich tam instancji, bo tak, to już jest apelacja i tak dalej. Tak, to są grube roboczo godziny. Tak, no ale na Wikipedii też, tak, na Wikipedii, zwłaszcza ten pan na swojej Wikipedii chwali się wszystkimi procesami, chociaż ich coraz więcej przegrywam, mam wrażenie, w ostatnich czasach. Jak już zobaczyłem sformułowanie, skorzystał ze swojego przyrodzonego prawa do obrony dla Wikipedii, które jest bardzo ciekawą konstrukcją w obiektywnym tego słowa znaczeniu. To jest interesujące w znaczeniu, że właściwie, jeżeli to co cię najbardziej zaskoczyło w tej sprawie, że to tyle trwało, czy że to w sumie się tak rozbuchało, że to jest... Wiesz co, też kilka tutaj jest różnych spraw. Po pierwsze zaskoczyło mnie, ale ogólnie nie, że negatywnie, tylko że zawsze ciekawie jest poznawać inne rzeczywistości. Jak bardzo różni się to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w serialach prawniczych, od tego, co się dzieje naprawdę na takiej sali, że ponad połowa, jakby nie powiedzieć 3/4 czasu na sali sądowej marnujemy na to, żeby pani zapisująca zapisała to, co ktoś mówi. Tak, że tak, to nie jest tak jak w amerykańskich filmach, czy nawet w polskich serialach, tak, że tylko bardzo powoli, skrupulatnie, z dużą ilością błędów ortograficznych zapisuje. Nie do końca, nie do końca wiernie często. Ogólny sens, to co się dzieje, tak, to co się dzieje w wypowiedziach poszczególnych osób i godziny lecą. Tak. No a poza tym, no, w momencie, kiedy przy takiej sprawie masz rozprawy co 2-3 miesiące, no to jedna warstwa, jedna tam... Ta pierwsza sprawa, zanim doszło właśnie do apelacji, trwa no, tam z 2-3 lata. Zgadza się, tak. No i potem apelacja i znowu wszystko od nowa, więc tak, no, a teraz jeszcze wszystkie nam odwołali. Kasacja, tak. Nie, teraz nam odwołali z powodu wirusa wszystkie rozprawy. Okej, okay, dobra, no to już w ogóle. Więc dalej ciągniemy. No, ale ktoś tam... Bardzo chciałem, żeby to się skończyło przed 10. edycją. Przed 10. edycją Węży, czyli od tego, od czego to wszystko zaczęło. 10. edycja to już jest kolejna, czyli 1 kwietnia 2021. No i chyba nie ma takiej opcji. Nie, to sprawiedliwość się toczy dość powoli w Polsce. To też coś, co zauważyłem, że dla wielu było szokiem, gdy oglądali ostatni film braci Sekielskich, gdy biskup Kaliski, nie wiem, czemu go tak określam, to jakiś pajac jest. Pan ma jakieś... Pan J. Pan J, tak. Janek. On zeznaje w bydgoskim sądzie, w takiej paskudnej sali, takiej, no przynajmniej... Tak, to było widać właśnie, tak mniej więcej to wygląda. Tak, no, wygląda zawsze ta rzeczywistość, wszyscy nie się tak spodziewają. Nie tak jak w prawie Agaty, czy... Czy chociażby w sędzi Anny Marii, tak, Wesołowskiej, gdzie ktoś jest jakiś dyżurny, który wprowadza, co to oznacza. Nie ma takiej instytucji nawet, gdzie ktoś ogłasza, że ktoś przychodzi. Nie, po prostu siedzisz na syfiastym korytarzu i potem w takiej niskiej, sklepionej sali gdzieś w rogu. Najważniejsze sprawy. Tam się dzieją ludzkie dramaty, ale to wspomniałeś właśnie o gali Węży, bo ona nie tylko jest zaczynkiem tego całego procesu, ale też taką interesującą, to już 10. rok. To już... Rzucił bym się nie spodziewał, że tak długo będziemy się w to bawić, ale no wciąż do i są ludzie, którzy chcą się bawić i chodzą nowe złe filmy polskie. Zgadzam się. Jest z czego wybierać, więc... Ale czy jest więcej do wyboru, czy raczej musi się bardziej nagrzewać? To zależy od sezonu. Tak? Są sezony, na przykład już wiadomo, że mimo, że w tym sezonie będzie raptem pół roku, no to już te pierwsze miesiące dały nam naprawdę bardzo dużo, bo i 365 dni, i Swingersi, i Nowy Vega, i nagle, no to dzieje się, cały czas się dzieje. I był ten Zenek, już wiadomo, że mamy z czego wybierać w tym roku. Jest, rzeczywiście. W tej 10. edycji, ale no cały czas jest zabawnie, cały czas jest sympatycznie i kreujemy coś, co chyba
właśnie jest jedną z tych niewielu elementów polskiej publicystyki kulturalnej, co daje oddech i jest świeże stosunkowo. Zgadza się. Bo tutaj też, zanim jeszcze przejdę do kontynuacji tego pytania, też wspomniałeś, że jakby recenzje, one zmieniły swoją, można tak, powiedzieć, już, naturę. Znaczy, tak? To nie jest, recenzja nie jest krytyczna, tylko jest jakby układem między wydawcą a coraz częściej reklamobiorcą. Tak chyba było zawsze, ale teraz jest tego, jest jeszcze mocniej. Niewielu w dzisiejszym, myślałem, że ze starym pokoleniem tych, starym pokoleniem, tych 70-latków aktualnych, bo przecież ja jestem, możemy ich określić, bo ja już starymi. Jestem prawie 50-latkiem, okay. Ale wciąż się uważam za szczyla, tak. Że z pokoleniem tych starszych ode mnie krytyków filmowych zniknie trochę sytuacja, pozycja przyjaciela polskich filmowców. Okej, okay, dobra. Tak. A okazuje się, że młodsi ode mnie równie dobrze się tak bawią, że oni nie uważają, oni albo uważają, że należy film chwalić, tak. Albo należy mówić o czymś innym, a nie o tym, okay. Że on jest zły. Wiesz co, no jeżeli wcześniej mówiliśmy o tym serwilizmie, który, bo ponieważ właściwie no, rynek filmowy był scalony, on nie był jakkolwiek różnoraki, więc to były po prostu różne, nazwijmy to, różne elementy tego samego systemu, to teraz w tym nowym, pięknym systemie jakby naturalnym jest, że zapraszamy cię tutaj, jesteś na planie, tu dostaniesz smyczkę, tam dostaniesz tego. Tak, ale trzeba umieć mimo to się gdyby zachować, zachować dystans. Oczywiście niektórzy cię wtedy drugi raz nie zaproszą. Zgadza. Ale w dupie to miejmy, to wtedy jak gdyby stać nas na to, żeby kupić sobie Cinema City Unlimited i jednak tak. zobaczyć film z marżą niewielką, zgadza ale się. Też mieć własną opinię na temat tego filmu, a nie udawać, że wszystko jest okej. Okay. Jak mówię, no myślę, że wymyślenie dekady temu węży i prowadzenie ich uparcie spowodowało, że na wiele pokazów prasowych, czy wyjazdów na plan, czy festiwali filmowych wręcz, czy prowadzenia konferencji prasowych i tak dalej, nie zaproszono mnie. Myślałeś, żeby pseudonim po prostu sobie... No nie. Albo wiesz, dość wyraźnie. Ty masz brodę, to byś musiał sobie zrobić wersję bez brody. No. Dokładnie, tak. Zakładać ją tylko tak co jest. Jakiś czas. Byłoby to na czas. Ale bawimy się dobrze z tymi wężami, robimy sobie ja. Jest trochę twórców, którzy bawią się z nami. Zgadza się. I już. I... Czy był taki moment, który ci jakoś przywołał może echem zachowanie Halle Berry na rozdaniu Razis, kiedy ona przyszła i oczywiście odegrała swoją... Myślę, że jeszcze czekamy. Oscara, myślę, tak? że na taki spektakularny jeszcze czekamy. Najbliżej był chyba, znaczy zawsze blisko jest Tomek Karolak, on się z nami bawi po prostu, chociaż nigdy nie dostał węża do ręki, takiego, że zasłużył, bo kiedy zasłużył, to jeszcze nie przyznawaliśmy. To zdanie można tak wyrwać. Bo kiedy zasłużył, to jeszcze nie przyznawaliśmy. Kiedy naprawdę bardzo zasłużył. Tak, robię z tego soundbite'a koniecznie. Ale pamiętam na przykład, kiedy udało mi się namówić Mariusza Pujszo na to, żeby przy drugiej edycji, bo wtedy tylko raz to zrobiliśmy, przyszedł i odebrał węża za dorobek życia. Okej. Okay. To uznałem, że to jest mój wielki sukces. Bo Mariusz Pujszo jest takim artystą, który przyjdzie i odbierze wszystko. No tak, no to jest też trzeba, ale mimo wszystko, co się wpisuje też w tym momencie w dorobek życia. Jakby. Tak, ale mimo wszystko uważam, że, że jednak się że odważył się przyjść i wiedząc w jakiej konwencji się znajdujemy, odebrać tego węża, to było coś. No był Samoilowicz, odebrał za Kacwawę, tam było parę takich sytuacji, ale jeszcze takiego spektakularnego wejścia, blisko był Arek Jakubik, który raz przyszedł, ale przegrał. To też jest chyba jakimś osiągnięciem. No. Tak, być nominowanym, przyjść na galę. To musi być trochę konfuzja wewnętrzna i taki lekki kalejdoskop emocji. No, uznaj, że jestem beznadziejny, ale nie dość. No, tak. Czy ja przegrałem w tym momencie, czy właściwie? No to jest interesujące w znaczeniu też, że jest ten aspekt, który... Nie wiem, czy w Polsce już się wytworzył, czyli tego hołubienia kina klasy B i tego trochę kina złego. Trochę. Ale nie tworzycie przy okazji na przykład jakiejś nocy, w której wyświetlacie te filmy takie najbardziej. Myślę, że wszystko przed nami. Myślę, że będzie taka możliwość. Raz tylko zdarzyło się przez te 9 dotychczasowych lat, że mieliśmy sponsora na gali. Tak.
I wszystko na to wskazuje, nie chcę tam teraz tam zapeszyć, że sytuacja właśnie się zmieni, a jeśli tu się sytuacja zmieni, to ruszymy z kilkoma projektami, które cały czas trzymam sobie w notesiku. Jasne. Dotyczących nie tylko rozkręcenia imprez, ale na przykład mam gotowy, już nie, nawet nie pomysł, ale już częściowo napisaną książkę. 100 najgorszych polskich filmów i dlaczego musisz je obejrzeć, tak się nazywa. Kilku wydawców odmówiło mi, mówiąc wprost, że a nuż im się kiedyś zdarzy okazja, że ktoś z bohaterów tej książki będzie chciał wydać u nich autobiografię i tak dalej. I mając coś takiego w swoim portfolio, nie. Ale to też. Zanusy już do nich nie przyjdzie. Raczej nie. O, ten główny. Główny zawodnik. No. Faktycznie. Ale to też widzisz, bo ja zaznaczałem w tym momencie, że też powoli rośnie oddolny taki kult właśnie kina klasy B, ale ono jest oczywiście jeszcze związane z amerykańskim czasem, z włoskim kinem. Ale wiesz co, ale bo to jest tak, że z jednej strony lubimy złe filmy, z drugiej strony. Nie chcemy się przyznać, że nasze ulubione filmy są złe. Tak. Ostatnio, kilka tygodni temu, taki mój koleżka, fajny krytyk filmowy, napisał ładny esej w Onecie na temat tego, że chłopaki nie płaczą, to gówno. I miał po prostu groźby pozbawienia życia. Tak, są ludzie, którzy traktują to... No ten film się najlepiej zestarzał, od razu też powiem. Jak większość komedii. No więc on o tym dokładnie napisał, no ale... Po prostu są fanboje. Apologeci tego całego nurtu bym nazwał. Lubaszenkoszczyzny. Tak. Dość powiedzieć, że na zasadzie jakiegoś takiego, wiesz, retromanii wrócił to w tym roku w jakiś Neutrona Misia. No, właśnie Wielki Wąż 2020. Tak jest. No, Wielki Wąż. Great Serpent. Niczym ta scena z Conana w tym momencie się przypomina, jaka jest zagadka stali. Ale nie, no też... Wiesz co, problem jaki ja zauważyłem, że oprócz oczywiście Klątwy Doliny Węży, Wilczycy i jeszcze kilku filmów, nie mieliśmy takiego do czynienia z jakimś, wiesz, próbą stworzenia na niskim budżecie po prostu czegoś, co będzie się komercyjnie sprzedawało. To działa nie tylko w kinie, to działa na każdym poziomie polskiej kultury. My niestety tworzyliśmy kulturę wysoką. Było kilku ludzi typu Bareja, którzy się dobrze bawili i wtedy byli odsądzani od czci wiary, teraz są kultowi. Ale zobacz, na przykład w ogóle, kiedy ruszyło, w pewnym momencie była moda na tak zwane mashupy literackie. Sam takiego napisałem, bo napisałem Przedwiośnie Żywych Trupów wspólnie ze Stefanem Żaromskim. Zgadza się. To okazało się... I ruszyliście wspólnie też na trasę. Potem, tak. Ciężko było go nosić. Po domach kultury. Ale kilka liceów mnie zaprosiło, to było urocze. To pewne imienia Stefana. Ale okazało się, że my nie mamy takiej popularnej literatury stuletniej. Taki właśnie jak Duma i Uprzedzenie, jak Frankenstein, jak Verne, jak Dima. Nie mamy. U nas było, wiesz, najbliższy był Sienkiewicz, ale on też był ku pokrzepieniu serc i do pożygania w lekturach szkolnych, że wszyscy już mają tego dość. Jeszcze go zarżnęli, to też trzeba przyznać, że gdyby to było jeszcze traktowane na zasadzie takie jak na przykład niektóre książki Dima, że to są przygodowe takie książki, żeby sobie poczytać. Poczytaj sobie we właściwym momencie, jak do tego dorośniesz, to jeszcze z martyrologią dołożoną, taką stęchłą jak szynka i już całość. No. To ciężko traktować to poważnie i nawet jeżeli były jakieś refluksy później tego w formacie tych dzikich pól, czy to mieliśmy... Tak, ale to ludzie to mieli. Ale to już oczywiście zaraz tam weszli chłopaki w pasach słudzkich i rekonstruktorzy historyczni. Ej, ci to są dopiero. Ale to, co zwróciłeś uwagę, chyba można odnaleźć, że kultura popularna w Polsce jest traktowana bardzo niepoważnie, chyba na wskroś. Cieszyło mnie niedawno, ale teraz będzie trochę kompromitacja, bo nie pamiętam dokładnie nazwiska autora, ale wznowienie
chyba z 20-lecia międzywojennego, tego Grabskiego lub Grabowskiego. Grabowski, no. Grabowskiego. To mnie ucieszyło, że taka literatura wraca. Tak. Jest to jednak gatunkowa literatura, której brakuje nadal cały czas. A jak ci się podobały, jeżeli zostaniemy jeszcze w kinie na chwilę, chociaż to już za sprawą koronawirusa raczej w domu, jak ci się podobało W lesie dziś nie zaśnie nikt? Bardzo. Tak? Bardzo, absolutnie jestem fan. To jest dokładnie to, czego nam brakuje, czyli szrot, ale stworzony z absolutną świadomością tego, co się robi, ze znajomością reguł tego gatunku, jak gdyby bawiąc się tym, co nas otacza. Jak gdyby nadrabiamy 30 lat zaległości, no jednym filmem się nie da, trzeba jeszcze kilka takich stworzyć, ale wreszcie dorosła grupa ludzi, którzy wychowali się na takim kinie i teraz potrafią je i nakręcić, i co jeszcze ważniejsze w dzisiejszych czasach, wyprodukować. Tak. Bo to najpierw musi być producent, który zawierzy i zbierze pieniądze, potem zebrać do tego ekipę jeszcze twórców. I dla mnie... I na dodatek przecież patruję też pokątne festiwale pod kątem kradzieży tego i wytacza 10-letni proces. Ale ogólnie absolutnie w tą stronę należy i im więcej tego typu badziewia się pojawi, tym się będę bardziej cieszył, bo to jest dokładne zaprzeczenie tego, co my robimy w Wężach, czyli bo Węże to jest jednak, to są filmy, które są złe nie z założenia. Tak. One są złe dlatego, że twórcy nie potrafią albo... Ale tutaj jeszcze się wtrącę, ponieważ ciężko jest dużym, przeważającą wręcz kategorią, tam są komedie. I jednak o ile film akcji, który jest nieudolny, coś tam nie wyszło, ale się starano się zrobić go jak największą, powiedzmy, starannością. Przykładem w Polsce moim zdaniem jest Reich, który do dzisiaj, jeśli się go ogląda... Autoparodia. Nie wiem, czy robiona świadomie, nie znam pana. Myślę, że absolutnie nieświadomie. On do dziś nie ma pojęcia o tym, że zrobił autoparodię samego siebie. No. Wybitny pod tym względem film, ponieważ naprawdę zestawy, w szczególności tutaj też Pasikowszczyzna w pisaniu postaci kobiecych wychodzi. To jest mistrz, ale to mu zostało do dziś. We współczesnych Pasikowskich jest dokładnie to samo. Dokładnie, nawet w filmie o kurierze. Ale... Przepraszam. Ja bardzo lansowałem w zeszłym roku, ale nie udało się, żeby nominację za najgorszą scenę dostała sekwencja polewania zupy w kurierze. To przyznam, że film widziałem tylko na zwiastunach i wiedziałem, że nie obejrzę. Bo tam jest taka scena, kiedy właśnie szanowni panowie konspiratorzy knują. Tak. A kobieta jest od czego? Od tego, żeby przynieść rosół i nalać każdemu do talerza. Jest. I powiedziała smacznego, bo to wtedy się więcej płaci takiej aktorce. Chyba tak. To powoli kruszymy szklany sufit. Bo do tej pory były napisy co najwyżej. Ale także, drogie panie, proszę się od mistrza odpierdolić. Więc kwestia... A przepraszam, mogłem nie przeklinać, to byśmy sobie oznaczyli, że to dla dzieci. No dzisiaj to trzeba uważać. No, wyraźnie. Ale zresztą to nie o to chodzi. Bardziej o to, że czy jest na przykład zła komedia, którą byś polecił ze względu na to, że jest tak zła, że znajdujesz w niej jakąś przyjemność? Bo oczywiście Kazwawę tutaj ekskludując, bo ona jest też taką... Kazwawa właśnie nie daje tej przyjemności. Nie jest to żadną jest po prostu, ale już na przykład nasz o rok wcześniej, pierwszy laureat Wielkiego Węża, czyli Wyjazd Integracyjny. Bardzo tak. To jest coś. W szczególności podoba mi się tam zatrudnienie wielu takich, na przykład Katarzyny Figury, która właściwie większość czasu spędza z jakiegoś poza powodu, ekranem. Poza ekranem, a sceny z jej udziałem są przyspieszone. Tak, ale są montaże. Oni z tego co wiem, mieli tego chyba z 5 godzin i zdecydowali się, że te wątki z tymi postaciami nie tak poszły do kosza. To jak Adam McKay tutaj w tym momencie, trochę jak kręcący Talageda Nice. Gdyby to się działo, gdyby nakręcili to parę lat później, myślę, że spokojnie przerobili to na serial do Polsatu i się w ogóle nie przejmowali. Jest, faktycznie. Był też ten trend legendarny kręcenia filmu i serialu. Kręcenia seriali, a potem zmontowania z tego film. Jeszcze przy okazji filmu. Pozdrowienia oczywiście dla ekipy Wiedźminowskiej. Które nie tylko. Wybitne. O wiele, wiele też. Ale to faktycznie, bo ja nawet ten film obejrzałem i jego chaos, jaki tam jest. I założenie, że coś ma być zabawne jest... Ale tam jest absolutnie wszystko w tym filmie. Od frycza przebranego w sukienkę, przez
zdublowanie piersi Katarzyny Glinki, mm-hmm. gdzie jest specjalnie taki montaż, żeby w momencie, kiedy pokazujemy gołą aktorkę, to tak jest ujęcie, że wiadomo, że to jest, wiadomo, tak. że to jest dublerka, wiadomo, że to nie jest jej biust. No ale niestety, to też jest też taki przedmiotowe traktowanie kobiet, to też nie jest nowość. Ale masz żal, że... Nie wiem, co nawet myśleć o tym. Ja ogólnie jestem za pokazywaniu piersi w filmach. Można, z wielką chęcią, nie ma problemu, tylko fajnie jakby to tak trochę służyło czasem fabule. To ja bym chyba, że fabuła to, to pokazywanie piersi. Ale z drugiej strony był też goły Tomek Karolak. Zgadza się, też z dublerem. I nie dość, że nie z dublerem, to jeszcze, to jest, przepraszam, aż tu pyknąłem, to jest ta, te słynne fotki, które do dzisiaj wyskakują w pudelku, to jest właśnie nasza gala węży, kiedy on na żywo odtworzył scenę z wyjazdu integracyjnego, czyli biegał po naszej scenie golusieńki, tylko z poduszką z przodu i z tyłu zasłaniając sobie coś, więc, bo na bodajże czwartej gali stwierdziliśmy, że zrobimy odtworzenie scen z dotychczasowych laureatów Wielkiego Węża i Tomek wszedł to bez najmniejszego problemu, rozebrał się do naga i biegał goły tylko z poduszkami. No, doprawdy jest aż dziw. To jest zwierzę szkoda. Aktorskie. Tak no. jest, że Kieślowski go nie odkrył, ale... Za nie, młody był wtedy, umarł zanim zdążył. To nawiązanie też, teraz by nakręcił z nim jeszcze po prostu Dekalog 2. Dekalog 2. Od 11 do 20. Ze zdjęciami z drona. Pół filmu wyrobione było z drona. Tak. Ale nie, to tylko po prostu schodząc takim wielkim zakrętem, ja też przyznam, że no, komedia jest o tyle ciężką sztuką, że gdy nie wyjdzie, jest naprawdę nieprzyjemna dla wszystkich, bo czujesz się jeszcze dodatkowo zawiedziony. Film akcji, których nie ma za dużo w Polsce, gdy jest zrobiony ze szczerą wiarą, ale nie wyjdzie, no to zyskuje jeszcze więcej w tym momencie, prawda? Bo to... Widziałeś Skorumpowanych kiedyś? Nie. Żamoidy? No to... Skorumpowani? Tak, tak. Też serial, który został przykrócony do filmu. Doskonale. Ale po prostu on w tym filmie zatrudnił zachodnich, zawodowych mistrzów kina kopanego. Tak. Jakichś takich tańszych, no, z Ligi C, ale nazwiska rozpoznawalne dla fanów gatunku. Mhm. Po czym nie potrafił nakręcić, jak oni się biją. O. Tak, to też trzeba mówić. To też nie jest tak, że oni to zrobią po prostu za siebie. Ale wiesz co, no, ale tam jest, wystarczy kamerę postawić kawałek dalej i niech się biją. Tak. On po prostu robił jakieś takie dziwne najazdy, potem w montażu, że to był, że nie wiadomo kto kogo, w którym momencie i dlaczego uderzył. I nie jest to co w Hollywood osiągają z wielkim trudem, tylko to jest właśnie nieporadność totalna. Szarpanina. To jest... Także tutaj to też nie działa. Ale wiesz, ale jeszcze ciekawszy gatunek jest kino artystyczne, które nie wyszło. Tak. Bo to jest dopiero jazda, bo oni wtedy się cały czas tłumaczą, że to jest artyzm, że to jest sztuka, a my jesteśmy wrednymi hejterami. No, właśnie kwestia Zanussiego i Obcego Ciała. Lub Barbary Białowąs i oczywiście tak. Big Love. Które zrodziło jedną z legendarniejszych wymian. No to był jeden z powodów powstania Węży, właśnie tak. Ta afera i afera z Raczkiem i z Kacbawa, tak, tutaj trzeba przyznać. No, polskie kino, czy też na tym etapie masz, żeby też odejść trochę z tych negatywnych, ciężko nazwać coś, co się jednak mimo wszystko wyróżnia, bo mówimy, że to są złe filmy, że są koszmarne, ale jednak przynajmniej w tym znaczeniu zajmujemy się z nimi z pasją, prawda? No nie jest tak, że je krytykujemy. Absolutnie. I mówimy po prostu klasyczny hejt, jak to się wykreśla. Acz dzisiaj żyjemy w czasach, w których jakakolwiek najmniejsza, nawet nie krytyka, ale nie pochwała, tak. jest traktowana jako hejt. Tak, propaganda sukcesu jest oczywiście podstawowym. Hejt stał się takim wytrychem dla każdego, który powinien się z czegokolwiek tłumaczyć w jakikolwiek sposób. Zgadza się. Gdyby nie chcę oczywiście tutaj Godwinowsko lecieć, ale Hitler w dzisiejszych czasach by mówił, że ci hejterzy z alianci tu stoją i mi rozwalają wschodnią flankę. Więc żeby odbić ten element, to wspomnę, że Węże to też była gala, na której chyba, przynajmniej z mojej pamięci, takim debiutem było zatrudnienie osób, które się zajmują stand-upem do występu. Ponieważ, tak, zaczęliśmy dokładnie
To chyba Bart Walos, tak? Był tak, pierwszy? Zaczęliśmy właśnie przy tej drugiej gali, czyli pierwszej faktycznej, no bo pierwsza edycja była tylko w internecie. Kiedy zrobiliśmy już, zebraliśmy się w Teatrze Imka Tomka, zatrudniłem Bartka Walosa, żeby zrobił normalny stand-up i dla równowagi zatrudniłem Marka Grabie, żeby wyszedł i też coś powiedział. Swoje rzeczy, klasyczne. I bardzo to ładnie zróżnicowało. A Bartek naprawdę zrobił kawał fajnej roboty i w momencie... To można bez trudu znaleźć na YouTubie ten filmik, kiedy właśnie strzelił raz, drugi raz, trzeci raz, kiedy przyłożył w Karolaka, który stał tuż obok niego, nagle ludzie to łyknęli i potem już szło. Tak, to też jest rzecz, która chciałem cię zapytać, ponieważ tutaj możemy zdradzić też, że my mamy też swoje zawodowe koneksje związane z pozytywnym aspektem twojej działalności, czyli nagrodą Misie, która była rozdawana w ubiegłym roku, do dziś zresztą z Jackiem Stramikiem, który towarzyszył mi i tobie na tej gali. Mamy wielką przyjemność ze wspominania tego wieczoru, ponieważ to był jeden z bardziej szalonych wieczorów. Mam nadzieję, że w tym roku misie będą czysto internetowe oczywiście, tak, bo takie czasy, ale mam nadzieję, że tu będziemy to kultywować i rokrocznie będą się działy coraz bardziej szalone rzeczy. Jest to jeden z wyjątkowych. Od razu też zaznaczę, że to był też wieczór, w którym strasznie wyziębłem, było bardzo zimno na tej sali po prostu. Choć Jacek dostał chyba ten, jak to mawiałem, rougher end of the stick, bo jego występ był poprzedzony, wspólnie z Jackiem mieliśmy tam zaprezentować swój stand-up, został poprzedzony emisją całego filmu. Trudnego filmu dokumentalnego i jeszcze wcześniej bracia Sekielscy na poważnie odbierali swoją nagrodę, więc wejść i pojechać stand-upem w tym momencie nie było łatwo. A mimo tego Jacek podołał i były tam momenty piękne, trzeba przyznać, i za te piękno ci dziękuję. Właśnie też odbijając w tym kierunku, czy śledzisz na przykład czemu myślisz właściwie rozdania nagród, takie jakieś poważniejsze nie są oferowane osobom, które zajmują się komedią na żywo w Polsce, czy to jeszcze trzeba? To jest jeden z największych błędów tego kraju, tak, bo moim zdaniem zarówno tego rodzaju nagrody, jak i różnego rodzaju programy typu talk show powinni prowadzić komicy albo aktorzy o zacięciu komediowym, a nie dziennikarze, a nie jacyś dziwni celebryci, którym się wydaje, że potrafią prowadzić nagrody czy programy, no ale pamiętasz, raz była próba, która chyba utwierdziła tych, kiedy poproszono do poprowadzenia Orłów ekipę tutaj warszawską i było to smutne, a nie zabawne. Niestety, tam coś, chyba też ekipa to nie potraktowała jako osobnego zadania, ale po prostu jako przedłużenie tego, co robią. Tak, albo nie zrozumieli konwencji, mam wrażenie. To ci powiem, Gala Orłów to jest chyba najsztywniejsze miejsce na Ziemi. Chcieli, żeby jakbyś świat nadążył za nimi, a nie oni. To jest, wiesz, oni tam zrobili to, czego nie zrobił absolutnym, z pełnym przekonaniem Ricky Gervais, bo on kiedyś mówiony o tym, kiedyś spytany, czy poprowadziłby Oscary. Tak. Odpowiedział nie, bo Oscary są dla tych ludzi naprawdę święte. Tak, to jest. Jestem po to, żeby ich obrażać. Ja bym ich zaczął znowu obrażać. Robić smutną robotę, a to nie ta impreza. Zgadza się. Jest też kwestia, że pamiętam chyba ubiegłoroczną edycję Orłów, tą taką jedną z bardziej takich kontrowersyjnych też ze względu na to, jakie tam miały miejsce macholojki. I bo ja nie pamiętam już teraz w momencie, kim była para prowadzących, ale pamiętam, że pan miał tik nerwowy polegający na obracaniu obrączki na palcu i robił to konstant. Cały czas. Nie byłem w stanie się nie skupić na tym i tylko krzyczałem do telewizora, zostaw te obrączki. Może to był fan Arabelli i tak wiesz, chciał. Tak, trzykrotnie po prostu i chciał stamtąd się wynieść. Ale czytał się baśni braci Grimm. Ale kwestia jest, że jednocześnie pamiętam, że tam pojawił się chyba Bill Pullman, tak? On był w Ukrytej Grze, grał amerykański aktor. Bill Pullman. Tak, i był to jeden moment, w którym on prawdopodobnie, nie znając kulisów, wychodząc na tą bardzo poważną scenę z uśmiechem i próbując zarzucić kilka żartów, musiało być to dla niego dość dziwne, bo jednak to były dość
poważne są, przynajmniej Gala Orwach, poważna rzecz. Prawda? Nie, bo oni ogólnie w Polsce się ludzie za poważnie traktują. Mam wrażenie. Wyraźnie. My na tych naszych nagrodach z jednej strony i staramy się, żeby było, ja od początku, czy Karolaka, czy Kędziora, jakby to są ludzie, którzy mają wyluzować publiczność. Gdyby oni są od tego, żeby ludzie się z tym dobrze czuli, z tym, co się dzieje, ale równocześnie ja tam stoję z tyłu z bacikiem i pilnuję, żeby czegoś nie przekroczyli, ale od samego początku wplatanie w to stand-upu, przecież tam myśmy po Walosie, tam rok później byli Karol i Lotek, kiedy jeszcze byli daleko od dzisiejszej popularności chłopaki, ale zawsze chciałem, żeby coś tutaj było, a wydaje mi się, że stand-up jest formą no najbliższą temu, o co mi chodzi w życiu, czyli dystansowi do rzeczywistości, która nas otacza. No. No cóż, tutaj wiem też i zdradzę wszystkim, którzy słuchają, że Kamil też stawia kroki na razie niepewne w stand-upie. Jeden bilet ma sprzedany, bo z tego co widzę, Wojciech Orliński bardzo się dopomina. Tak, to Wojtek. Energia wasza. Rzucę go. Znaczy wiesz, no. Mógłby się już wyluzować, gdzieś pójść na coś innego. Tam. Ale z drugiej strony on cały czas psioczy na wszystkich w okolicy i on jest wielkim antyfanem wszystkiego. Tak, w zasadzie wszystkiego. Dobre nastawienie. Więc to też mnie cieszy, że tutaj. Ale tłumaczę mu, że to, co ja wyprawiam na Facebooku, to nie do końca się przekłada na wejście na scenę, ale chyba do niego to nie dociera. Tak. Wiesz, no, gdyby nie cholera ten wirus, no to miałbym już w tym momencie dwie swoje sceny w Warszawie. Jedną z Mieszkiem w tym Cinema City Bemowo, gdzie zresztą zapraszamy, bo aktualnie 14 czy 16, jakoś połowa listopada, wtedy będzie nasz pierwszy wieczór. Dobrze, postaram się tak zgrać, żeby to wyszło dzień przed. Dobrze. No, a drugą taką otwartą scenę chcemy odpalić w Teatrze Warszawy i tam absolutnie też wszystkich zapraszam. Mam nadzieję, że już jesienią. Chyba, że przyjdzie druga fala i nas zatopi. Jest to też dosyć smutne i przyznam, że... No... Ale wyście sobie znaleźli metodę na to wszystko. Odpowiem pewnym głosem. Nie żebym którykolwiek czuł, to obejrzał, bo szkoda pieniędzy, ale... No i między innymi dlatego ten ostatni, który mieliśmy zrobić, musieliśmy odwołać, ale... Rozumiem. Więc wiadomo, że to tak mniej więcej wygląda, no, ale to też jest jakieś doświadczenie i wiele się nauczyło. Nie będę kłamał i też chyba wiele osób musi w tym momencie się nauczyć, ponieważ produkcja filmowa w Polsce szła do tego momentu. Oczywiście ona ma tam swoje problemy imamentne, ale myślę, że szła tak w kierunku dość dobrym, prawda? Bo to ostatnie lata to jest jednak z jednej strony uznanie krytyków, co jest ważne oczywiście, i drugiej szacunek ludzi ulicy, czyli po prostu nogami Polacy zagłosowali za polskim kinem. No dobre i złe filmy, ale mówiąc teraz o tym, co nas chyba interesuje najbardziej, czyli bo temat, który mnie okręci ostatnio najbardziej, paradoksalnie... Narkotyki. Jakoś nie. Już chyba już nie uda mi się wejść w ten świat. Jestem znudzony. Wielu tak mówiło. Ale to, w jaki sposób się przeplatają różne gatunki i ludzie różnych gatunków humoru w tym kraju. Tak. Uważam za swój wielki sukces, że udało mi się poznać i coś z tego wyszło, kiedy z jednej strony moi kumple filmowcy poznałem ich z moimi kumplami stand-upowcami, czyli Abelardem i Kacprem i wspólnie stworzyliśmy film Juliusz i to jest coś, czego ja się nie wstydzę. Nie wiem jak Abelard, on chyba z każdym rokiem coraz bardziej. On teraz, człowiek ale, ogólnie. Ale on ogólnie ma tak, że cokolwiek wychodzi spod jego ręki i ma więcej niż kilka miesięcy, to jemu już wstyd. No, widzisz, słaba pamięć. Za bardzo, to ma duże wymagania do siebie z przeszłości. Przede wszystkim. Ten aktualizm tylko doprowadzi na krawędź grobu, naprawdę. A poza tym on też chyba tak ma, że on, jeśli nad czymś nie panuje od A do Z, to go już to tak nie kręci. A film nigdy nie będzie medium, w którym panujesz nad wszystkim od A do Z. Zdecydowanie. To jest coś, co chyba Andy Kaufman na jego przykładzie, kiedy musiał nakręcić koszmarny film o robotach i potem chodził po tym, słuchajcie, ja tylko w tym filmie zagrałem, ja naprawdę nie mam wiele wspólnego z tym filmem. Ja tam przyszedłem
byłem tam 4 tygodnie przez 2 miesiące. Ale za to zrobił sobie później te swoje speciale telewizyjne, które uwielbiam, mam je na DVD i są tak chore, jak to tylko możliwe. Tak. I tak, a Abelard po Juliuszu nakręcił sobie swój kryzys serial internetowy, gdzie panował nad niemalże wszystkim i chyba jest z niego znacznie bardziej zadowolony. Możliwe, to też jest pod dyskusję, prawdopodobnie. Z którym Abelardem rozmawiasz? To jest z tym teraźniejszym? Pewnie nie. Może już tak, może już mu kryzys też przeszedł. Wstyd go dogonił, jak to mamy. Klasycy. Ale wracając, o to chodzi właśnie, żeby i ludzie się spotykali, i w sumie temu też służą, może nie węże, ale mi się mam nadzieję, że temu służą. Z największą radością po tamtej gali, pamiętasz, jak przedstawiłem cię twórcom Jerza Jerzego, z których się nabijałeś chwilę tak, wcześniej ze sceny. Oj tak, tam było kilka momentów, gdzie ja się troszkę nie zorientowałem. Nie, w ogóle też... Słuchaj, najlepszym elementem było to, i to jest dosyć taka słodko-gorzka historia, ponieważ związana z Andrzejem Kondratiukiem, tak, który miał odebrać nagrodę, ale był wtedy w ciężkiej sytuacji. Już był dzień przed śmiercią, mówiąc najpierw. Zgadza się i jego osoba, która odbierała w jego imieniu, przytoczyła historię, która związana była z Andrzejem Kondratiukiem. Nie była ona wesoła. I oczywiście jest to też... bardzo ważne, ale w tym momencie nam, jako wykonawcom, jedyne to, co mieliśmy w głowie, ja pierdolę, ja muszę zaraz tam wejść. więc jeżeli cenicie takie huśtawki eklektyzm, nastroju. Eklektyzm nastroju. Koniecznie musicie tam zobaczyć, bo to jest jednak wybitna rzecz. Ale to mieszanie sił jest... Więc o to mi chodzi, żeby właśnie mieszać te różne środowiska, mieszać tych różnych ludzi. Mam nadzieję, że ta scena w Teatrze Warszawy trochę będzie do tego służyć, żeby mieszać właśnie stand-uperów, aktorów, kabareciarzy, rysowników, wszystkich ludzi, którzy humor traktują poważnie, jakkolwiek to brzmi, i chcą się nim zajmować profesjonalnie, bo z takich mieszań czasami wychodzi naprawdę coś fajnego. Czasem, a patrząc na nasz wzorzec było, nie było, czyli rynek amerykański, wielu komików, wielu stand-uperów świetnie się odnajduje, czasem na chwilę, czasem na całą resztę życia, w telewizji, w kinie, robiąc różne komiksie, tego rodzaju. To jest chyba moje ulubione punkt styku, ponieważ w szczególności coś, co można by było się zdawać, jest kompletnie z dwóch różnych planet, czyli występy sceniczne oraz pisanie komiksów tak zwanych superbohaterskich, które jest zajęciem w ogóle dość dziwnym, trzeba przyznać. Ale ilość osób, które się zajmuje zawodowo komedią, właśnie odnalazła się potem jako scenarzystów, po pewnym czasie zaczęło mi tak to ciążyć, przyznam. Ale uwierz mi, polscy wydawcy komiksowi, nie żeby mieli dla was wielkie pieniądze, ale oni na was czekają. Oni czekają na komików, którzy przyjdą, powiedzą, że mają jakieś fajne pomysły, pomogą znaleźć rysowników do tego. Dobrych, ciekawych, oryginalnych i wiesz, i to się może turlać również w tym kierunku. Zgadza się. Tutaj oczywiście z wierzchu, żeby wymienić tylko Patona Oswalta, Briana Pozena, czy chociaż tutaj akurat Kevin Smith? Tak, on jest w sumie, można powiedzieć, z dwóch światów. Ale dlaczego właśnie odbijam w tym kierunku? Bo to jest drugi w sumie punkt styczny, o którym chciałem z tobą porozmawiać. Czy ty w ogóle jeszcze... to jest nie na miejscu w momencie nawet pytanie, czy czytasz komiksy, ale jak twoim zdaniem ten koronawirus wpłynie na same komiksy, ponieważ zawieszono wydawanie przez pewien czas. Tak, prawda? Teraz już trochę odwieszono. Tam jest zawirowanie na rynku amerykańskim też w kwestii dystrybucji, że zmienia się model dystrybucji. Jeden z największych wydawców wyszedł z tego. Myślę, że... Czy to już dobije fizyczne kopie? Nie, komiks... Ja od lat twierdzę, że komiks się kurczy, ale nigdy się nie skończy. Tak jak opera. Zgadza się. Zawsze będzie ta grupa ultra fanboyów, którzy... Tym bardziej, że trzeba przyznać, opera też ma swoje takie bardzo konkretne ramy gatunkowe i związane z formą, związane też z treścią. I sponsorami, bo bez sponsorów się nie obejdzie przy operze. I swój własny też świat, kanon. A tutaj wiesz, na komiksy w momencie, kiedy będą napędzane przez kino, a są i będą, to zawsze będąc tam promilem budżetu kina, sobie będą istnieć i w dalszym ciągu będą tam setki twórców w tym grzebać. Cały czas
tak jak się zmienia nasza cywilizacja, tak jak się, wiesz, tak naprawdę, przecież w kulturze tak naprawdę to forma wymusza treść. Tak, tak. Znacznie bardziej to widać w muzyce, wiesz, jak kiedyś muzycy musieli myśleć dwiema stronami płyty winylowej, potem, kiedy przeszły CD, no to mogli przestać myśleć, że trzeba wymyśleć piosenkę, która będzie kończyła pierwszą stronę i piosenkę, która będzie zaczynała drugą. Potem przyszły streamingi i w ogóle przestali myśleć ideą płyty, tylko myślą ideą poszczególnych piosenek. Racja, a dokładnie pierwszych 5 sekund. No, forma wymusza treść, tak samo będzie w komiksie. No, były próby komiksów jakichś interaktywnych w internecie, z dodaniem dźwięku, z dodaniem lektora, ale to jakoś mam nadzieję, że poszło w cholerę. Nie, nie, tutaj chyba jesteśmy na tych samych pozycjach, ponieważ wszystkie te dziwolągi to... Jest jednak coś magicznego w tym, jeżeli ktoś potrafi za pomocą ograniczonej formy paneli uchwycić kinetykę, stworzyć dodatkową narrację, czy się tym pobawić. Wiem, ale z drugiej strony, wiesz, jest, ale trzeba też szukać nowych form wyrazu, bo bardzo fajnie rozwinęło się u nas w Polsce i nie tylko u nas idea właśnie podcastów w sensie słuchowisk. Tak. I może gdzieś tu jest jakiś trop z dodaniem jakiejś minimalnej ilości rysunku do tego, wiesz, ze stworzeniem tu jakiegoś, że to nie będzie komiks jako taki, ale będzie taki ilustrowany, no nie wiem. No, opowieść imersyjna. Cały czas tutaj chyba kombinują. Bardziej nawet z kierunku, bym powiedział, tak zwanego game devu, czyli gier komputerowych chyba jest. Tak, przychodzi podająca dłoń, ponieważ te wszystkie narracyjne formy gier zyskują na znaczeniu. A w szczególności te niezależne, prawda? Są gry, które, jeżeli przyznam, ja jako człowiek, który zaczynał grać bardzo, chyba za wcześnie i przyzwyczajony do tego, że to musi być strzelanie do wrogów, zamysł, że będę oglądać coś, co zmienia po prostu planszę przede mną, ja podejmuję decyzję raz na 2 minuty i zastanawiam się około 15 przed. To bym po prostu to wyśmiał, bo bym kupił sobie czasopismo Phoenix ewentualnie, albo jakąś książkę, wybierz własną... Tak, wybierz swoją drogę. Swoją przygodę. Ale teraz jest to aż szokujące, jak wiele też... I chyba w tym też można znaleźć przyszłość komiksu, że wielu ludzi usposobionych interdyscyplinarnie zmierza do komiksu i zmierza do takich gier i zmierza do form łączonych, właśnie prezentując swoje... Jeszcze, ja się nauczyłem przez te, no nie powiem już ile lat pracy w dziennikarstwie, bo to już jest, kurde, 34. No to akurat. Od debiutu w świecie młodych, że nawet na poziomie dziennikarstwa mnóstwo ludzi ma kompleks innego medium. Ja, ponieważ robiłem i w prasie, i w radiu, i w telewizorze, wszędzie się poruszam przez te lata bez większego problemu, ale widzę tak, że dziennikarze prasowi mają właśnie kompleks telewizji, dziennikarze telewizyjni mają kompleks druku, że chcieliby coś napisać, żeby to można było wziąć do ręki. Tak. I trochę to się przekłada na całą kulturę, że twórcy, którzy robią w jednym medium, aż takiego Kevina Smitha właśnie, z radością spróbują swych sił w trochę innym, takim, który, wiesz, takim, który nie pozbawia ich największych zalet, ale równocześnie jest czymś z trochę innego świata. No, byleby to nie było. Kolejny no bo nie wiem, czy pamiętasz, jak Roger Ebert nakręcił swój film, ale to nie był dobry moment. Ale nie, to jest związek między krytykiem a twórcą, to jest zupełnie inny przejście między krytykiem a twórcą, to uj, fuj. To się bardzo źle skończyło. Ale jeszcze jeden aspekt, który koniecznie trzeba poruszyć też no, w roku 2020, że czy uważasz, że dla właśnie do tej pory no, takich dział kultury, jak gry, komiksy, które były jednak kojarzone z dosyć takim konkretnym odbiorcą, czyli młodym chłopcem, trochę zakompleksionym, lub też tak, bo jest taki paskudny stereotyp. Czy jest też szansa w otwarciu się na jakby inne sektory, mówię jak koszmarny kapitalista, ale na inne osoby? Czy ta inkluzywność taka? Ale to już się dawno stało. To, co ty mówisz, to jest właśnie taka, jak myślę, taki atawizm, który został w nas starych dziadach, ale jak spytasz współczesnych 20-latków, to oni w ogóle już tego nie kojarzą. W ogóle nawet nie pamiętają. Pamiętają czegoś takiego, no bo oni... To najgłębsza piwnica, nie dla nich od zawsze istniały mangi. Zgadza się.
a mangi są dziewczęce głównie, dla nich od zawsze istnieje, jakby to jest myślenie sprzed kilku dekad. Tak, zdecydowanie. No plus taki, że w tym momencie, no ja się bardzo cieszę, że mnie to wyprzedza i to jest tylko oznaka dobrego, że ja się nie znam i nie kojarzę najnowszych trendów. To jest tylko oznaka, że dobrze, że one są szybsze ode mnie i są mądrzejsze i że tak powiem, bardziej postępowe ode mnie, bo to jest oznaka, że świat idzie w dobrym kierunku, jeżeli ja nie jestem na czacie. Rozumiem, tak. Teraz zrozumiałem ten wywód, dobrze. że po prostu tak powinno być i tak jest bardzo dobrze. Też mnie to interesuje w tym momencie, bo wspomniałem o tym, czy digital zabije druk, ale to chyba jest też kwestia, bo o tym chciałem porozmawiać chwilę. Ja na przykład jak czytam komiksy, ja nie jestem przywiązany do druku jakkolwiek. Ja właściwie praktycznie ze względu na to, że dostępność komiksów z, powiedzmy, superbohaterskich w Polsce to jest zawsze jednak kwestia tłumaczenia, to trochę trwa, prawda? Czy ty masz jakieś obiekcje przed na przykład spoglądaniem właśnie na formę cyfrową komiksu, czy to musi być karta? Zdarzało mi się parę razy spojrzeć na formę cyfrową, ale jakoś dla mnie nie ma w tym... Widzę, że masz cierpliwość, bo ja przyznam, że jeżeli na przykład jest... jak przeglądałem sam anglojęzyczny internet związany z komiksami, jeżeli słyszę coś o dobrym komiksie, nie mam możliwości, że to czekam rok. Ja ogólnie jestem starym, leniwym, takim śpiącym głównie gościem, który głównie wychodzi z założenia, że kultury jest tak dużo dookoła, że ani mi się nie chce, ani też nie czuję żadnego imperatywu, a wręcz czuję przeciwny imperatyw moralny nad wchodzeniem w jakiekolwiek nielegalności. Jasne. Że tyle rzeczy jest na HBO, na Netflixie i na Amazonie, że już nie odczuwam potrzeby piracić kanału Disneya. Wcześniej czy później to jakoś do mnie dotrze i nadrobię sobie spokojnie. Chyba albo nie nadrobię, bo będę oglądał coś innego, czy będę czytał coś innego spokojnie. Nigdzie mi się nie śmiesz. Bardzo filozoficzne podejście. No jest, ja wciągnąłem już tyle ton wszelkiego rodzaju popkultury, że przeżyję. Jasne. To usiąść cierpliwie nad brzegiem rzeki, a truchło... No tak, w rogu. W rogu albo w tym wypadku czwartego sezonu czegoś tam. Tak. Ale jak się zapatrujesz na ten obecny, chciałem użyć anglicyzmu, landscape, związany właśnie ze streamingiem i tak dalej? Bardzo sobie chwalę. Tak? Mając wybór, bardzo lubię. Acz nie zmienia to faktu, że jestem zbieraczem. Czyli fizycznie coś przydało. Tak, czyli moje dwie największe pasje spełniają moje potrzeby. Z jednej strony potrzebę zbieractwa, z drugiej strony jestem absolutnym fanbojem ciągu dalszego. Jasne. Każdy przedsięwzięć. Uwielbiam ciągi dalsze. W związku z tym najbardziej lubię komiksy i seriale. Tak jest. I to są dwie podstawowe. Tak, tu mnie mają. No i mam ściany, kilka ścian komiksów w domu, mam kilka ścian DVD w domu. Z jednej strony zdaję sobie sprawę, że taka fotka takiej, wiesz, 6-metrowej ściany DVD jeszcze w dwóch rzędach, że jak kiedyś ktoś pokaże taką fotkę moim wnukom, to śmiechu będzie co niemiara. Może, albo na przyszłych procesach będzie za zniszczenie środowiska dodatkowy 5 lat. Ale z drugiej strony, kiedy kilka dni temu, jak pewnie też słyszałeś, tu w Ameryce zdejmują z HBO Maxa Przeminęło z wiatrem, tam Angolę zdejmują, Małą Brytanię, bo kogoś uraziło, to ja sobie bez najmniejszego problemu z tejże ściany wyjmuję Przeminęło z wiatrem, wyjmuję komplet Małej Brytanii i mam ich w dupy. Tak jest. I też, że jeżeli ty masz wersję też oryginalną Gwiezdnych Wojen, to jesteś w tym momencie tak do przodu, ponieważ George Lucas nie może w tym momencie wejść nocą dokładnie do twojego domu. I mi znowu zmienić. Dokładnie, mam niemalże każdą wersję Gwiezdnych Wojen po kolei, jak wychodzi. Faktycznie, tam przyznam, że dobre intencje czasami potrafią doprowadzić do koszmarnych rzeczy. Choć szczerze mówiąc, między nami HBO Max, ja nie wiem, co to jest do końca. To jest nowa wersja
HBO w Ameryce do nas jeszcze nie weszło. A, okej, okay, dobra. U nas jest HBO Go. No, a na pewno co wieczór wszyscy wrzucałem, no, przeminęło z wiatrem. Tak, ale no, pewnie tak. Nieśmiertelny klasyk. Ale wiesz, ogólnie żyjemy niestety też w czasach, w których staramy się relatywizować historię kultury. Mm-hmm. Staramy się. Mamy problemy z Markiem Twainem, bo mówił brzydki wyraz, pisał brzydki wyraz w swoich książkach. Za chwilę to się zacznie u nas. Już się zaczynają przywalać do Sienkiewicza czy do Tuwima. Ja jestem. Oczywiście to znaczy też, żebyśmy nie mieli wątpliwości. W tym momencie HBO ma jakby też prawo usunąć jakiś film, to nie jest tak, że jego obowiązkiem jest tego filmu prezentowanie. Oczywiście, ale i o to chodzi. Mhm. I tym bardziej wolę mieć w takim razie w domu swój egzemplarz. Myślę, że też jest, wiesz, zawsze jest też ta opcja, więc gdy mówimy o cenzurze, póki to jeszcze nie palą, każdego, jak nie przychodzą do domu i nie zabierają ci twoich egzemplarzy. Nie, nie. Fahrenheit 451. To jest w miarę... Mogliby spalić akurat tę nową wersję, bo to mi się nie podoba ten film wyjątkowo, ale nie, no tutaj też tykamy ważnego tematu, ponieważ dotyczy o tym, co wspomniałeś, tej aktualizmu, czyli spoglądania na przeszłość z dzisiejszych postaw. To jest też problem właśnie, który pamiętam, jak przez ileś tygodni jeździliśmy po Polsce ze Stramikiem i Zabelardem przy okazji ich książki. To był temat, który wraca i w tej książce, i wracał też w naszych rozmowach. Czy faktycznie śmiać się należy i można ze wszystkiego? To jest jeden z moich ulubionych tematów w życiu, szczerze mówiąc. Czy istnieją jakieś granice humoru? Nie, jak uważasz? Ja uważam, że śmiać się można i należy ze wszystkiego, z pełną świadomością tego, co się robi, z pełną świadomością konsekwencji tego, co się robi, bo czasami obraza uczy religijnych. Chociażby w Polsce. Chociażby u nas. I w kilku innych bardzo światłych krajach. Każdy temat gdzieś jest do ogarnięcia. Jak pamiętasz, byłeś też na warszawski występ ostatni Louisa C.K. Z panem Louisem, wiesz. Jesteś na etapie. Jestem jeszcze. Rozumiem. Niepogodzony. No, żona kupiła na. Będę się tłumaczył, żona kupiła na prezent i tak dalej. To poszliśmy. Ale potem nie żałowałem. Jasne. Bo po pierwsze, zrozumiałem jego fenomen. Nigdy nie rozumiałem jego fenomenu, oglądając go w telewizorze. Zgadza się. Teraz zrozumiałem, na czym to polega, że on tak działał wcześniej na tak wielu ludzi, teraz już nie na tak wielu ludzi, ale kiedy on wszedł na temat chociażby tam, nie wiem, Oświęcimia, to sposób, w jaki on to przekombinowuje, jest wzorcowy moim zdaniem. Zgadza się. Tak, jest to też pokaz tego, że właściwie w tej formie, która ma bardzo małe elementy stałe, oprócz tego, że to jest głos nadany z ust, właściwie wszystko zależy od tego, jak ukształtujemy to, o czym mówimy. I tu jest chyba, jeżeli bym mógł odpowiedzieć na to pytanie o granice zawsze gdzieś będą, tylko one się zasadzają bardziej, jak pewne rzeczy robimy, a nie co. Nie, bo nie, ja mówię, że nie istnieją granice z perspektywy tematu i absolutu. Tak, zgadzam się. Z perspektywy tego, co widzę nawet, nie wiem, na polskim rynku stand-upu, to absolutnie należałoby w granice wprowadzić i 3/4 uczestników rynku polskiego stand-upowego należałoby w jakiś sposób uciszyć. Oczywiście. Na granicę mongolsko-chińską do korekcji. Jeżeli nie mają innych tematów w życiu i ze sceny nad tego, jak zrobili w chuja swoją dziewczynę, tak, klasyka. A potem co się stało podczas ich poprzednich występów stand-upowych, to znaczy, że nie mają już nic do powiedzenia. No, to ostatnie, to muszę powiedzieć, że to wartość tak zwana autoteliczna, ona się spełnia sama w sobie, występ po występie, jest klasyczną formą osobną. Ale coś, co mnie zawsze śmieszyło, zwłaszcza kiedy pojawiły się te jakieś tam pieniądze i tam, no, byłem tu i to. Ja w momencie właśnie między innymi dlatego napisałem poprzedni program, w którym stwierdziłem, nie powiem nic, ani słowa, że to jest występ. No. Ponieważ mnie to raziło na tym etapie, albo czym się zajmuję też, bo to by było dziwne. Choć, no wiadomo, są też tacy reprezentacje, jak na przykład, i też to rozumiem, jak Bob Burnham, który w swoim występie powiedział, że właściwie
on nie może mówić o niczym innym, bo jego życie nie było inne. I to rozumiem. Ale wiesz, no, ale on już jest na takiej pozycji, że może to ta. Powiedzieć. A jeżeli mówisz to z perspektywy tego, że wystąpiłeś 5 razy zgadza. I na open mic'ach i 2 razy... Zdarza się, że mnie już rozpoznano. No, jesteś zupełnie przypadkiem po pierwszej filmówce. Tak, więc jasno tak. Faktycznie, tutaj wiesz, pytanie zawsze jest... czy są instytucjonalne granice i tu chyba Polska się źle wyróżnia na tle absolutnie. Wielu krajów, ponieważ nie łudźmy się, gdy mówimy o jakiejś cenzurze albo ewentualnie jakiejś poprawności politycznej, to ona zazwyczaj odnosi się do obrazy religii, tak. Dość konkretnej. W Polsce. Płynnie to przeszło. Z obrazy, kiedyś z obrazy partii i tak. przedstawicieli do obrazy... Myślę, że to ci sami ludzie nawet zgłaszają. Także... Tak, tak. No bo czują wewnętrzną potrzebę co jakiś czas coś zgłosić. No wiadomo, społeczniaków hała, mam nie za chama. Klasyczny dwuwiersz, pozwolę sobie przytoczyć z utworu JFCC. Więc tutaj jest ta kwestia. Druga, że rzeczywiście... W Stanach Zjednoczonych mamy trochę inną sytuację, ponieważ to jest taki gigantyczny rynek, on jest wielowątkowy. Tam też się pojawiały te kontrowersje związane, wiesz, tam, nie można na koledżach pewne rzeczy mówić. Jest tam chyba rzeczywiście dość potężne wychylenie, które służy temu, żeby studenci. Skanalizować ruch studencki. Tak, to jest wielkie pieniądze, dlatego ludzie też nie kumają, że mówią, nie można tego powiedzieć. To są występy tak zwane właśnie korporacyjne, firmowe. Tylko, że w Stanach edukacja jest prywatna. Tam w ogóle jest kasa, o której my sobie nie wyobrażamy. Właśnie. Ludzie z helikopterami latają, panie. Jak, to z jednej strony polecamy film Judda Apatowa na ten temat, a z drugiej strony świetnie o tym opowiadał właśnie Kevin Smith, który opowiadał w jednym z programów, skąd się w ogóle wziął on w tej postaci takiej bardziej stand-upowej, że na początku on po prostu jeździł ze swoimi filmami i po projekcjach filmów robił Q&A. Tak, tak. Potem w pewnym momencie zorientował się, że w zasadzie ten film nie jest niezbędny, bo ludzie i tak przyjdą na te Q&A, tak. Więc jeździł dalej z tymi Q&A-ami. Na takim właśnie kiedyś byłem w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Co też jest tam... cudownie kuriozalne miejsce na taką imprezę. Myślę, że gdyby powiedzieć tam fundatorowi tego miejsca, tak. To by musiał... Ale on jeździł głównie po koledżach początkowo i w którymś momencie ktoś go tam spytał o kasę. Tak. A on mówi, ale gdzie to college, to przecież to przyjechałem, chętnie pogadam o swoich filmach i tak dalej. Ale on mówi, to przynajmniej powinniśmy ci zwrócić się za przejazd. Wiesz, jak się dowiedział, ile oni zwracają za przejazd, to w zasadzie stwierdził, że może się tym zajmować zawodowo. Dokładnie. To jest, w ogóle wszystkim polecam zajrzenie troszeczkę, jak wygląda ten rynek rozrywki college'owej. To jest coś, co się w ogóle nie mieści nam. Nie mówię już nawet w Polsce, a w Europie, że coś można tak podać. No u nas odpowiednikiem tego są juwenalia. Tak, też masz występy muzyczne na juwenalia. Tak. Ja pomyślałem, że to jest dokładnie to i gmina jeszcze gdzieś tam, której nie ma dość mieszkańców, żeby było nawet filię Politechniki mieć. Ale faktycznie. Czy myślisz, że to też jest naturalna droga, że tam się... Miejmy nadzieję. Tak, bo to w jakiś sposób fajnie otwiera też, bo z jednej strony docierasz do tej grupy odbiorców, która wydaje się najfajniejsza, najbardziej otwarta, myśląca i jeśli oczywiście jeszcze są choć trochę trzeźwi, ale o to chodzi. No, z drugiej strony jest to też dobre źródło finansowania. Fajniejsze chyba to niż jakieś chore firmówki. Zdecydowanie. Tutaj pozwolisz, bo wspomniałeś, że właśnie w Nowym Jorku miałeś okazję oglądać Kevina Smitha. Bo to prawdopodobnie najlepsze, co widziałeś. Ciężko przebić to. Ale to może trochę też o chwilę o Ameryce, bo to jest... Wiesz, ja nigdy nie byłem w Stanach Zjednoczonych, nie wybrałem. A po wirusie to już pewnie nigdy nie byłem. Chyba się skończyło, tak mi się zdaje. Ogólnie zamysł przelecenia gdzieś kawał drogi był dla mnie zawsze takim konceptem dość dzikim. Ale pamiętam też z twojego występu, że miałeś okazję wielokrotnie uczestniczyć w tych preserach takich. Prez żankietach. Tak. I myślisz, że to jeszcze będzie miało w dobie koronawirusa? Wiesz, to bardzo mocno się to teraz przerzuciło na online. A, zgadza się. Dawniej tego unikano, teraz zrobiono z tego główny nurt.
ale myślę, że... Nie no, bardziej mi chodzi właśnie w tym formacie, gdy zorientowano się, że tak naprawdę tworzenie tego wszystkiego, tej infrastruktury wokół tego może być zastąpione przez online, czy ogólnie promocja filmów jest... Pewne jeszcze... rzeczy, wiesz co, pewne rzeczy, film jak film, ale na przykład wizyty na planach seriali, tak, tego tak. Tutaj nie zastąpisz online'em i myślę, że to wróci. No już kolejne pokolenia, bo ja już jestem stary i zorientowali się, że w ogóle nie znam angielskiego w końcu, ale ci młodsi, którzy znają, jeżdżą i oni dalej będą jeździć po tych wszystkich planach. No chyba się zmieni. Tak, ale online, jakoś... wiesz, no nawet teraz widzisz, wchodził ten na Netflixie parę dni temu ten polski serial na podstawie Cobaina. I absolutnie oczywistym było, że w tym momencie powinni wziąć Cobaina za włosy, ściągnąć do Polski i zrobić z nim rundkę po wszystkim. I zrobili to online po prostu. A, jednak, nie, tak. Myślałem, że przyjechał osobiście. Nie. Czytałem właśnie wywiad tam gdzieś tego, o, doskonale, wszyscy bardzo fajnie, tak już widziałem. Wszyscy się zachwycają, świetnie technicznie film. Nie mówią, że dobry film, tylko że świetny technicznie. Tak, wszystko, lampa stała w odpowiednim miejscu. Ale podobnie zresztą, jak rozmawiałem z Olgą Wróbel na temat wywiadów, które ona głównie przeprowadza z literatami, to też muszę cię spytać, czy była jakaś taka osoba, z którą rozmawiałeś, albo miałeś okazję, która cię zaskoczyła właściwie tym, że podeszła do tego trochę inaczej, a kto z drugiej strony myślałeś, że będzie wyluzowany i wiesz, że będzie zwykła gadka z człowiekiem, a ty tylko pop, 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 pop. Bardzo różnie to działa. Mhm. Te najdziwniejsze rzeczy właśnie próbuję od jakiegoś czasu przerabiać w stand-up. Tak. Opowiadając o nich, prawie nie ubarwiając. Aha. No i tu jest ten problem. Że w stand-upie jednak czasami się... Prawda nie jest tak atrakcyjna. Pierwsza idzie za burtę. Dokładnie. Ale no, z takich rzeczy, których się nie da przełożyć na stand-up, bo to zbyt skomplikowane anegdoty. Na przykład, rzeczy, które pamiętam do dziś. Rewelacyjnym rozmówcą okazał się Middle Dish, czyli gość z serialu Dolina Krzemowa. Tak. On jest zresztą improwizatorem. Tak, na Netflix wszedł teraz takie jego improwizacje weszły, wspólne ze Schwarzem, które dla mnie są idealnie wzorcowym dowodem, że improwizacja sprawdza się, kiedy siedzisz na widowni. A kiedy oglądasz to w telewizorze, to takie... No dobrze. No, jest to pokaz tego też, że jeśli mi pamięć nie myli, tam chyba ktoś ma w rodzinie kogoś, który pomógł bardzo. Wiesz, co chodzi? Że tam się ale znali. Pamiętam, że wtedy jak go zobaczyłem i rozmawiałem z nim, znałem go tylko z Doliny Krzemowej, gdzie gra ofiarę losu taką dość konkretną, a nagle naprzeciwko mnie siadł facet z energią Robina Williamsa. Gość, który właśnie improwizował na żywo, wcielał się w każdą możliwą postać, o której opowiadał. Jak gdyby po prostu był wiesz, i to było fascynujące w życiu, że nagle, wiesz, ja rozumiałem, że to jest aktor komediowy, ale w życiu bym się nie spodziewał, że on się tak marnuje w tej drugiej. A to jeden. Na to. Wiesz co, też chyba dla niego to musiało być dziwne o tyle, że wcześniej będąc w tej formie takiej scenicznej, teraz musiał musiał robić coś oficjalnego do tej pory, bo plusem takiej chociażby improwizacji komediowej, że właściwie jesteś panem tego, co robisz, prawda? Tak samo byłem na przykład zachwycony Jennifer Lawrence, bo przy którychś Igrzyskach Śmierci byłem w Los Angeles na press-junkecie i już... Te Igrzyska, co w Londynie były śmierci. Dobra, koszmarnie. Trochę nie wyszło. I tam było tak, że ona wchodzi na salę. Już wcześniej, jak tam rozmawiałem z innymi, to wszyscy ją chwalili. Tak. Co było, no zobaczymy, co z niej wyjdzie. Ale w momencie, kiedy chwali ją Donald Sutherland, który mówi, że Jennifer Lawrence jest geniuszem. Że on wie, i on wie, co mówi, bo on wcześniej pracował kiedyś z Marlonem Brando i to był geniusz, i teraz pracuje Jennifer Lawrence i to jest geniusz aktorski. Więc myślę, że no dobrze, ale zobaczymy, jak wejdzie. A ona wchodzi. Na dzień dobry rozbraja nas wszystkich, bo tam siedzi nas kilkoro dziennikarzy, każdy z innego kraju. I ona tak wchodzi i mówi, zagraniczni czy krajowi? Wiesz, international or domestic? Mówimy zagraniczni. Ona mówi, to może dzisiaj będą jakieś normalne pytania, bo wczoraj byli krajowi i oni mnie tylko pytali o nową fryzurę. Nic związane. No, tak to tam wygląda. Tak. Zwłaszcza, że to brytyjski tam. Ale czemu założyłem, że brytyjski? Amerykański. Ale faktycznie.
Wiesz, i ona się bawi życiem. Ona faktycznie, wiesz, ona faktycznie, tak jak są anegdoty z planu, że ona potrafi podłożyć komuś pierdzącą poduszkę, a 10 sekund później wejść w scenę, kiedy, wiesz, pana Klaps, i być absolutnie dramatyczną aktorką, która nie potrzebuje, wiesz, jak Robert De Niro, wkładać bielizny atłasowej, żeby wczuć się w postać, tylko ona natychmiast jest tą postacią, jasne, którą chodzi i genialnie gra. A poza tym tam jeszcze było coś takiego, że wiesz, że siedzimy w pewnym momencie, dostajesz rozpiskę, z kim masz po kolei wywiady, że teraz wchodzi Lenny Kravitz, potem wchodzi tam Donald Sutherland, potem ktoś tam, niektórzy są w parach, niektórzy osobno, i wsiada ci w parze przy tobie tam, usiadł, jak on się nazywa? Kogo grał? No tego ich opiekuna. Woody Harrelson. Woody Harrelson siada tam z którymś z tych młodych, ale usiadł, i to nie był ten młody, który miał być w parze. Jasne. I oni tak patrzą na siebie. Wiedzą, że są źle sparowani. Jasne. I w tym momencie wchodzi ten drugi, który powinien wchodzić, razem z Jennifer Lawrence. A my siedzimy tak piątkę dziennikarzy. Mam to cały czas w swoim iPhonie całe nagranie, bo to cudne nagranie jest, kiedy oni wchodzą, ci widzą, i oni wtedy zobaczyli się po raz pierwszy po chyba kilku miesiącach od zdjęć. To był pierwsze ich takie spotkanie wspólne, i rzucili się sobie, w naszej sali będąc, rzucili się sobie w ramiona, zaczęli się obciskiwać, zaczęli wspólnie tańczyć w kółeczku, wiesz, my tak patrzymy na nich, mamy niezłe kino za darmo. Ale trwało to jakieś pół minuty i w tym momencie wpadają te asystentki, które są od tego, żeby każdy był we właściwej sali i rozmawiał z właściwymi dziennikarzami. I zaczynają ich rozdzielać, że Harrelson i ten zostają, a Jennifer Lawrence i tamten drugi mają wyjść. I w tym momencie mam taką cudowną Jennifer Lawrence, która takim rozpaczliwym, że ale dlaczego nas rozdziera? Jak dzieci w ogóle. To są dzieci. Why you separate us? To są właściwie dzieci, jak się chwilę zastanawiam. Tak, no, to są ludzie niepoważni, trzeba przyznać. Tak, wiesz, tego rodzaju historie trochę mam przez te ładnych parę lat jeżdżenia, no i ogólnie to miłe, kiedy ci właśnie... Ale to dobrze, że jak jest wyrwanie się z tej rutyny, bo przyznam, że wiesz, tam chyba dość łatwo popaść, w szczególności w tym gigantycznym kinie, w tą taką, ten dyktat tego, że tam wszystko musi być, wiesz, dopięte na ostatni guzik, wszystko musi być sfokusowane. Wszystko musi być grzeczne, sympatyczne. Tak jest, nikogo nie obrażamy, nikomu nie mówimy nic. Z jednej strony rozumiem, ponieważ te filmy to nie są... Tak, że tam przychodzi reżyser, mam pomysł na film. Ale o, czekaj, jeszcze, bo jeszcze jedną anegdotę, która myślałem, że będzie ładną puentą właśnie do programu stand-upowego, ale potem się przekonałem, że jest za długa i zbyt męcząca i nie ma. Steve Buscemi, serial Zakazane Imperium. Jasne. Siedzimy, czekamy na niego i była dziennikarka z Izraela, nie pokazując palca, która była chyba pierwszy raz w życiu na czymś takim. A, okej, okay, dobrze. I była strasznie podminowana, bo była wielką faną Steve'a. I ona usiłuje nas tak... usiłuje rządzić towarzystwem. Mówi, to umówmy się, że może ty zadasz pierwsze pytanie. To nie jest taka impreza, press junket polega na tym, że wiesz, że musisz trafić w moment, kiedy gwiazda kończy odpowiadać i wbić się, zanim ktokolwiek inny zada pytanie. Jasne. To jest wojna. Tak. To wiesz. Więc nikt nam tu nie będzie rozdawał, wiesz, kto w jakiej kolejności zadaje pytania. I ona będzie taka, że no ten Steve, to jeszcze muszę na minutę do toalety. I pobiegła. Więc my natychmiast zawiązujemy koalicję antyizraelską. Witamy. Liga, to się nazywa Liga Państw Arabskich. Tak jest. I mówimy, to co? To umawiamy się, że jak wejdzie Buscemi, to nikt się nie odezwie, a ona będzie tak, żeby ona zadała pierwsze pytanie, aż ona pęknie. No i wchodzi z Buscemi, siada naprzeciwko, ona wróciła, ona siedzi,
I to się na nas się to zemściło. Tak. Bo mija 30 sekund, nikt się nie odzywa, mija minuta, nikt się nie odzywa, baskiemi coraz bardziej wkurzyłem. No, okay, bo chyba nie wie, co się dzieje. Tak, tak. Więc jest taki, no i w końcu jak to pękło, jak zaczęły się pytania, to on już się nie otworzył. Nie. On no. siedział i odpowiadał monosylabami. Aha, dobra. Tam byli absolutni zawodowcy, tam taka dziennikarka z Francji, która wiesz, była z jakiegoś tam ichniejszej Wiwy czy czegoś tak, takiego, tak. Ona potrafiła, wiesz, jak puszkę otworzyć każdego aktora i tam mówi, że tam, ale na planie, ponoć tam było tak, że robiliście sobie żarty, a on mówi tak. Tak było. Że pan ponoć tam, inni mówili, że pan ponoć był świetny w takim, nie. I to była cała 20 minut takich odpowiedzi, więc po prostu sami sobie zrobiliśmy kuku. Tylko po to. Żeby kogoś tam nie spodziewać. Skejzować. No i kończy się ten wywiad, wiesz, tak wszyscy tacy, kurde, no to wracamy do swoich krajów. Zdaliśmy dupy. Z niczym po prostu. I siedzimy piętro niżej w kawiarni w tym budynku HBO i przechodzi korytarzem Baskiemi. Jasne. I zobaczył nas, właśnie tą gromadkę tą samą. Podchodzi do nas taki już wyluzowany, uśmiechnięty. Miał spotkanie z innymi grupami dziennikarzy. Aha. Jeszcze, nie wiem, może ktoś tam wszedł pod stół, zrobił co trzeba i już był taki wyluzowany bardziej. I on podchodzi do nas i mówi, i co? A wy, jak pierwszy raz w życiu kogoś nowego spotykacie, aha, to zaraz dzielicie się z nim najlepszymi anegdotkami, aha, najlepszymi historykami i tak dalej. Znaczy facet nigdy nie widział stand-upu. No jasne, no wyraźnie. To znaczy, nadmieńmy też. Nikt nie opowiada, to się nic, żadna z tych rzeczy się nie zdarzyła naprawdę. Prawda przeszkadza zazwyczaj w komedii i to dość potwornie. Ale ja bym nie umiał kłamać. Tak? Ty umiesz tak? Ty kłamiesz ze sceny? Tak? Jasne, to jest podstawa, pierwsza rzecz. Nic nie ma znaczenia. Nic. To tu popełniam błąd. Tak? No tak, tak. Bo ja ci powiem, ja mogę nawet powiedzieć na taśmie. Rafał jest świetnym komikiem, bardzo dobrym, ale on robi dobrą swoją komedię. Więc nie rób jego. Po prostu i będzie znacznie łatwiej. Nie, bo widzisz, kwestia jest, że taką, jest tyle tych rzeczy, nie? Że czasami to ciężko nakierować. No, to trzeba być po prostu jak rozgrzany jak lancet. Na samym końcu trzeba ciąć. Wspominałem, pamiętam, gdy rozmawialiśmy poprzednio, że ty byłeś w trakcie pisania też książki o Bondach. To tak. Tak, ona będzie niedługo jakoś wydawana, bo wówczas miała być. Była już wydana kilka ładnych lat temu, ale szykuję nową uaktualnioną wersję. Właśnie, leksykon. Ponieważ Bond zresztą, ten ostatni, to jest chyba też ta ofiara koronawirusa. Tak. I przerzucili go na listopad. Na listopad właśnie. I właśnie też mnie interesuje w tym momencie. Sorry, bo wiem, że też jesteś po prostu mega też obcykany, jeśli chodzi o Bonda. Przez grzeczność nie przeczę. Tak jest. Właśnie jak jest twój te. Bo Daniel Craig prawdopodobnie to już jest tam jego, jest na finiszu, jeśli tak, chodzi to o. Tak, to już wiadomo, że to jest jego ostatni Bond. Co tam się będzie działo tak naprawdę dalej, bo to chyba. I to jest fascynujące pytanie. Co oni z tym zrobią? Kurczę, tylko żeby Idris Elba nie był jeszcze za stary na tą rolę. To no chyba jest. Chyba jest, no niestety. Chociaż on ostatnio trochę odżył też, bo on, nie wiem czy słyszałeś, ale on był w tak jakimś takim programie, gdzie się nauczył kickboxingu i po prostu starego chłopa wzięli tam, wiesz, miał chłopa się pomogło. Horrendalne. Okej. Okay. Horrendalne i się napierdalał tam, wiesz, z jakimiś ludźmi. Ale ja też byłem zawsze tym fanem tego i muszę też wspomnieć właśnie, ponieważ co pewien czas przetacza się ta cała dyskusja. O nie! Bond! Nie, oni chcą, żeby był tam, wiesz, kobieta to była Bond. Albo coś tam. Czy masz jakąś silną opinię, jeśli chodzi o to, kim jest Bond? Bo to jest mimo wszystko postać fikcyjna. Ale absolutnie. Z drugiej strony też są ludzie, którzy słysząc Bond mają pewien obraz w głowie, prawda? No Bond jest mocno ustereotypowiony. Zestereotypizowany. Dokładnie. Może oczywiście być kobieta o numerku 007, ale ona nie będzie Bondem. Mm-hmm. No, to będzie jakaś fajna nowa postać. Mm-hmm. Podobnie przy czarnym Bondzie. Mm-hmm. Ta historia gdzieś się kiedyś zaczęła, myślę, że nigdy się nie skończy, ale wcale nie jest powiedziane, że musi, że musi trwać z tą postacią tak wymyśloną i tak opisaną. Tak dokładnie tak wyglądającą. Tak, jak Fleming sobie prawdopodobnie wymyślił. Fleming był starym
Starym oblechem i rasistą. Był strasznym człowiekiem prawdopodobnie, ale zrobił też dobre rzeczy. Ale uwielbiam czytać, bo miał przy tym świetną frazę w swoich powieściach. No i oni odbijają się jak ping-pong jak gdyby od tych dwóch ścian, czyli od Bonda, który jest zupełnie na serio i Bonda, który jest własną autoparodią w zasadzie. Zgadza się, tak. Trudno bardzo powiedzieć, co teraz, bo Craig w zasadzie przeszedł pełną amplitudę od zupełnie na serio Casino Royale do właściwie też, parodii gatunku w zasadzie też, ten ostatni. Więc co będzie z tym najnowszym? Nie mam pojęcia, czy potrafią pójść. Dla mnie nie miałbym najmniejszego problemu, gdyby to już nie był Craig w tym filmie. Tak. Spokojnie by to... To by było też przyjemne odświeżenie, bo to też udawanie, że kino się nie zmieniło i oczekujemy 40 razy, to nie jest Szybcy i Wściekli, no kurwa nędzy, gdzie tam wiesz, Vin Diesel skacze ze stacji kosmicznej w samochodzie. To teraz tak? Ale też bardzo się to fajnie ogląda. No wyjątkowo. Wiesz co, ja nie lubię marihuany. Więc... Rozumiem. Ale ten boczny, ten spin-off, ten Hobbs Shaw. Wyjątkowe kino. Jestem dokładnie fanem takiego kina. Tak jest. Czysty luz, po prostu nikt się nie przyjmuje. Zacytuję tutaj amerykańskiego komika, że ludzie nie zauważyli się, że to jest Szybcy i Wściekli prezentują Shaun i Hobbs, tak? Tak. To jest pierwszy przypadek w historii, kiedy film prezentuje inny film. To jest tak, gdybyś miał... Takie czas? Gdybyś miał, wiesz, Hamlet przedstawia. Więc to jest wybitny koncept. Ja to chyba bym porównał do tego, że wiesz, słynna była też dyskusja na temat Milesa Moralesa, prawda? Że Miles Morales i Peter Parker w różnych swoich iteracjach to są jednak postaci dalej fikcyjne, które mają tam swoje nowe wersje i wszystkie póki są interesujące. No ale wiesz, przy Bondach też tak było w pewnym momencie. Mówiło się dość głośno tamten naście lat temu, że zrobią spin-off z postacią Halle Berry z Jinx. Tak. Ale niestety trafiło to na zły czas dla kobiecego kina akcji. Tak to nazwijmy. Tak. Więc niech się bawią. No, moim zdaniem Bond już się tak serialił, jeśli w tym filmie wraca nawet z Wall z poprzedniego filmu i dziewczyna z poprzedniego filmu i to już mówimy o kolejnym odcinku serialu. Dosłownie fabuła zaznaczone tam wątki. Ja przyznam, że byłem bardzo zdziwiony tym. Rozumiem Ernest albo Boflet, który się pojawia w 40 wersjach. Ale tutaj już wchodzimy normalnie w konstrukcję serialu, bo też świat takich konstrukcji dzisiaj najłatwiej wchłania. Więc co by nie było, myślę, że następny film będzie chyba kontynuacją tej historii, a nie kontynuacją tej postaci. A nie restartem nowej postaci. Tak. Bardzo możliwe, że no faktycznie, bo to jest już w tym momencie zainwestowane i też ludzie jakby kojarzą pewne... Moglibyśmy chyba osobno zrobić rozmowę na ten temat, bo też jestem zawsze zafascynowany. Wielkim jestem fanem Bonda. Nie mam pojęcia za bardzo nawet dlaczego, ale zawsze ten. To tylko szybko. Ulubiony Bond. Nie mam. Nie mam. Nie mam. Mam ulubionego Zwola, nie mam ulubionego Bonda. Szczęki? Nie, Max Zorin, Christopher Walken, tam uwielbiam tą scenę, kiedy siedzą naprzeciwko siebie i ten widzi na tym ekranie komputerka, że to James Bond ma broń, fajnie. Tylko te uśmiechy Walkena to jest po prostu absolutne mistrzostwo świata. Faktycznie, na to Grace Jones też w tym odcinku. Tak. I jeden z lepszych utworów chyba. A z drugiej strony Roger Moore już tak stary, że jest to, że w zasadzie po prostu balkonik mu, widać, że w każdym momencie nagle podstawiają mu balkonik. Tak, koncert, że on tam jeszcze grał kogokolwiek, było wspaniałe. No to jest jednak taka relikt ta seria. To jest jedna z dwóch serii filmowych, które mam nadzieję, że nigdy się nie skończą. Obydwie uwielbiam i... Drugą jest oczywiście Godzilla. Szybcy i Wściekli to jest ostatnia dekada. Godzilla to jest seria, która trwa od 50 lat. Zgadza się. I która i ma się świetnie. Gdyby ją syntezyzować, pokazać fragmenty tych ostatnich filmów o Godzilli, gdy Godzilla miał syna,
to myślę, że ludzie by nawet myśleli, że to nie nakręcili ten sam gatunek. A co dopiero, nie mówię o filmowym, mówię oczywiście o zwierzętach zwanymi ludźmi. Dobrze, to już rzeczywiście patrząc na zegar, to rozmawiamy, a zwyczajem takim jest, by sfiniszować rozmowę w kierunkach podobnie literackich. Czy jesteś w stanie polecić może jakąś lekturę, ponieważ zauważyłem, że dość dużo osób szuka jakichś poleceń z różnych bajek. Często od osób, które właśnie nawet by się nie spodziewały, że mogą im coś polecić. Rozumiem. Tutaj nie zaznaczam dokładnie o co, czy to jest coś związane z czym, co lubisz, czy też przeczytałeś niedawno. Ogólnie coś, co bez wstydu jesteś w stanie polecić do przeczytania. No to kilka wiaderek oczywiście, różnych książek, bo cały czas coś wciągam. To przede wszystkim jestem w stanie polecić swój profil na Facebooku, bo tam piszę na bieżąco o tym, I co czytam i co wciągam. Stare dobre Avanti są, jak ktoś lubi inne tak, w internecie. A ponieważ ja nie jestem z tych, którzy co tydzień wrzucają, jeśli jesteś fanem, to wypisz się z moich znajomych, to mam wśród tysiąca znajomych fanów w zasadzie wszystkich możliwych opcji politycznych, i kulturalnych, i każdej innej. I się napierdzielają między sobą. Najzabawniej jest, jak napierdzielają się siebie nawzajem nie widząc, bo już się dawno poblokowali i oni mnie pytają, co on napisał, bo ja nie widzę. A chciałbym mu odpowiedzieć i przypierdzielić. Ojej, co za świat. No i w zasadzie prawie każdą z książek z takich popularnych tam wrzucam, jak mi się coś podobało. Ostatnio, z rzeczy ostatnich, to polecam książki dwóch moich kumpli. Jeden się nazywa Wojciech Chmielarz, który po Żmijowisku napisał taką książkę sobie, a teraz napisał książkę niemalże równie dobrą jak Żmijowisko. Nazywa się Wyrwa. I polecam z pełnym przekonaniem. A drugi mój kumpel, którego kojarzą również niektórzy stand-upujący i oglądający stand-upy, czyli Kuba Ćwiek, napisał powieść Topiel. Zgadza się. Która jest inna od wszystkich jego powieści dotychczasowych, bo do tej pory on tam pisał głównie pierdółki z fantastyki, mówiąc najprościej, a teraz sięgnął głębiej w swą miłość do Stephena Kinga i w swą miłość do literatury z lat 70., 80., polskiej, młodzieżowej, czyli Niziurskiego, Bagdaja i tak dalej. I napisał rewelacyjną powieść, taką pokoleniową, o tym, jak czterech czternastolatków w 97 radzi sobie podczas wielkiej powodzi w Głuchołazach, czyli dokładnie opisuje swoje życie, a czy oczywiście postacie są fikcyjne. Tak twierdzi, że fikcyjne, ale tam wchodzą w grę jakieś grube pieniądze w fabule, więc nie wiem, jak to do końca było. To jeden. Na to wiadomo, procesy są tanie. Ale naprawdę Kuba tą powieścią wydoroślał i warto i jedną, i drugą sobie wchłonąć, bo teraz dużo czasu ludzie mają, siedzą w domu. Zdecydowanie. Zbliża się dość ciekawe lato, więc myślę, że jest i na to czas. Ja dziękuję, że poświęciłeś czas swój na rozmowę ze mną. Z przyjemnością. Moim gościem oczywiście był Kamil Śmiałkowski. Polecam, żebyście sprawdzili nie tylko jego Facebooka, ale oczywiście rzeczy, które pisze, tworzy, mówi. Dziękuję bardzo. A planuję kilka nowych, ale o tym to pogadamy poza anteną, bo chcecie też coś powiedzieć. Albo jeszcze nie jest to na 100% i na pewno, ale, no to ale jesienią ja, być może będzie o czym mówić. Ja muszę ci powiedzieć, tylko w pewnościach działam. No to ci nie powiem. Ja nawet nie jem Kinder niespodzianki. Co ma sens? Nie musisz się śmiać trochę głośniej, bo ludzie myślą, że ja bombię. Ale to sami się śmieją tam. Dołożę laugh track. Dziękuję uprzejmie. To było oczywiście nieporozumienie. Trzymajcie się. Na razie.